Filip Chajzer, Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan z odłoking celebryci mogą zapłacić wysoką karę. Te zaskakujące wieści błyskawicznie obiegły polskie media. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3 gwiazdy rodzimego show biznesu, Małgorzata Rozenek-Majdan, Filip Chajzer oraz Doda, mieli wprowadzać swoich odbiorców w błąd, poprzez nieodpowiednie oznaczanie postów sponsorowanych na Instagramie. Oskarżenia są wynikiem śledztwa przeprowadzonego przez urząd. Wygląda na to, że influencerzy nie umieszczali w swoich postach informacji o tym. Zapublikowane przez nich materiały zawierają treści reklamowe i są sponsorowane przez firmy zewnętrzne. UOKiK dodaje, że informacje o treściach marketingowych pojawiały się na profilu dopiero kilka dni po publikacji. Tak miało być w przypadku Dody. Małgorzata Rozenek-Majdan natomiast umieszczała stosowne hashtagi w miejscach niewidocznych dla konsumentów, twierdzą urzędnicy. Sprawę skomentowały już sobie celebrytki. Piosenkarka na swoim profilu umieściła relację, w której twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne. W związku z postępowaniem na temat oznaczania reklam u celebrytów na Instagramie być może skończy się to kara finansowa dla influencerów, którzy co chwilę przyjmują nowe platny i współpracę. Ja niezmiennie od 2 lat pracuję z 3 markami i nie dostaję wynagrodzenia za inne. Fakt, iż zapomnę oznaczyć jednego story podczas kampanii wizerunkowej, która trwa rok, nie zmienia faktu, iż nie jest ukrywana. Możemy przeczytać na Instastory Dody. Wpis o podobnej treści pojawił się także u Małgorzaty Rozenek-Majdan. Dzisiaj zapoznałam się z komunikatem UOKiK. Niestety do tej pory nie otrzymałam oficjalnego pisma, więc odnoszę się do sprawy, bazując jedynie na komunikacie. Wytyczne UOKiK. Sami znane. Prowadzę swoje social media w sposób przejrzysty, uczciwy i transparentny. Deklaruję chęć współpracy z UOKiK, choć nie ukrywam, że byłam zaskoczona opublikowaniem oświadczenia przed oficjalnym poinformowaniem mnie o wszczęciu postępowania. Mam nadzieję, że uda się szybko wyjaśnić tę sprawę. Do sprawy nie zdarzył się jeszcze odnieść Filip Chajzer. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczególna uwaga zwrócił na działalność prezentera radiowego i telewizyjnego, Filipa Chajzera, który na swojej oficjalnej stronie internetowej informuje, że tworzy wraz z klientami kreacje autorskich i oryginalnych rozwiązań marketingowych. Ale te informacje nie zawierają jego instagramowe posty. Dziennikarz poprzestaje na wskazaniu marki produktów, ani nie używa funkcjonalności platformy, ani nie dodaje odpowiednich adnotacji w opisie lub bezpośrednio na zdjęciu czy wideo. Zdarza się, że używa na końcu wpisów oznaczenia współpraca, który nie pokazuje jasno komercyjnego charakteru działalności. Można przeczytać w dalszej części komunikatu. W dodatku prezenter nie używa funkcjonalności platformy, ani nie dodaje odpowiednich adnotacji w opisie lub bezpośrednio na zdjęciu czy wideo, alarmują urzędnicy. Co grozi influencerom za nieprzestrzeganie obowiązujących reguł? Wygląda na to, że konsekwencje mogą być poważne, jak informuje portal Wirtualne Media. Zgodnie z przepisami prezes UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary w wysokości do 10% ich rocznych obrotów. Czy Filip Chajzer odniesie się do oświadczenia urzędu?